Ej, Łukasz, to jest chyba tu. Tutaj jest dym, patrz na to. Jaki? To jest Jaki? Widzisz to? Stoi nad nim. O, co to jest? Co to jest, stary? Nie ma jakiego. Nie mam pojęcia, gdzie może być. To brzmi jak jakiś prank, szczerze mówiąc, więc póki co zbytnio się nie przejmuję. Ale dobrze to ustawił. Naprawdę bardzo to dobrze ustawił. Chwila. Dostałem SMS-a, stary. Jakiego? Jakieś dziwne cyferki. To współrzędne są przecież. Weź je wklej w Google. Skąd wiesz, że to współrzędne? No bo mają kropki pomiędzy. Żaden numer nie ma kropek. Właśnie. Pamiętasz ruinę na początku? To tak samo ktoś nam przesłał lokalizację. Ty mi przesyłałeś lokalizację. A tak, faktycznie. Dokładnie te same cyferki. Dobra, patrzcie. Wkleiłem takie cyferki. Klikam szukaj. Zobaczymy, gdzie to jest. 45 minut samochodem. 53 km od nas. O, to na piechotę. Co ja jej odpieprzył, stary? Ale tak serio. To jest duży prank. Stary, jest późno w nocy. To zrobi. 50 km taksówką, albo wiesz, ile to jest forsy? Albo poważnie ma problem, albo robi żart. Ja nie wierzę w to, ale pomyśl, jakie to są koszty. Przecież. Jest! Patrzcie, przez koordynaty da się nawet Nie, to jest akurat. 114 zł! 134 zł. Dzięki, Jaki, będziesz nam 134 zł. Stary, to jest patologia. Jeżeli to jest prank, to jest dobra sprawa. Ale jedziemy, ryzykujemy, stary, tyle forsy. Ja mam nadzieję, że Jaki nam odda w takim razie. Nie wiem, może to jest jego dobry filmik po prostu i przewidział, że o, będzie śmiesznie, oddam chłopakom 150 zeta około. Na pewno w ten sposób powiedział nam chłopakom. Dobra, to co, no w takim razie ja zamawiam teraz taksówkę. I nie wiem, już nagramy po prostu coś na miejscu. Ej, Łukasz, to jest chyba tu, patrz. To są dokładnie te współrzędne, zaznaczone po naszej prawej. Ale widzisz coś tutaj? Nic nie widać kompletnie. Nic nie widać, ten las jest tak ciemny. Najbardziej ironiczna rzecz to jest to. Dzielnica filmowa. Wielki napis. Czy to jest jakaś gierka z nami, że po prostu my nagrywamy filmy, jesteśmy w dzielnicy filmowej, w ogóle cały czas słychać jakieś odgłosy tego lasu. To jest naprawdę dzisiaj wyjątkowo przerażające. Tutaj są jakieś schodki. Nie wiem, no wygląda jakby dokądś to miało prowadzić. A nie myślisz, że to jest to w lewo? To całe? Może to jest? No też bym tak pomyślał, że to jest jakiś opuszczony dom. Chwila, zobaczmy może. Myślisz, że to może być tutaj naprawdę? Ktoś tam przejechał. Mam nadzieję w sumie, że to jest gdzieś indziej. Czy tutaj nie ma jakiegoś opuszczonego domku? Jaka mruwa, popatrz. Straszne miejsce to jest w sumie, nie? To jest jedno z najbardziej przerażających miejsc, w jakich byliśmy, a byliśmy naprawdę w wielu przerażających miejscach. Ale kurczę, wbrew pozorom, powiem ci, co mnie jedna rzecz śmieszy, spójrz na ten piękny wagonik. Tak, w takim miejscu jedna ładna rzecz. Co powoduje, jest masakryczne. Że to miejsce jest jeszcze bardziej, to miejsce jest jeszcze bardziej creepy. Ej, widzę coś tutaj. Widzisz to? Jest jakiś opuszczony domek tutaj. Jest. Świeci się zielona latarenka w środku, jest alarm włączony. Nie, to jest coś z alarmem. Jest definitywnie tam zielona LED. Patrz, i ewidentnie widać, że miejsce docelowe jest tutaj, na wprost nas, a nie za nami w tym domku. Więc to nie tu. To nie tu. Musimy wrócić, ale chyba musimy spróbować, stary. Definitywnie. Jak myślisz? Powiedz. Obstawiaj, czy to jest jakiś prank Jakiego, że pojechał aż w takie miejsce, on nawet nie jest z Warszawy? Przecież on nie ma pojęcia, co jest w Warszawie. Jak to jest możliwe, że takie miejsce wybrał, jeżeli nas prankuje? No ale w sumie cała seria tych zdarzeń na poprzednich filmach była bardzo dziwna. No Jaki też dziwnie zniknął. No właśnie, pojechaliśmy na ruiny i on nagle zniknął. Ja bym się bał naprawdę, wysłał, ale... Wysłał to zdjęcie jeszcze. Faktycznie, wtedy mi na Facebooku. Dokładnie, na Messengerze wysłał. Dobra, to co, idziemy tymi schodkami?
Ja naprawdę bałbym się, ale myślę, że to jest prank. Pokaż ten las w ogóle. Jest kompletnie ciemno. Czekaj, nie, weź nie naświetlaj na chwilę. Jest kompletnie ciemno, nawet kamera nie może złapać ostrości. Dobra, mamy... Ej, tu jest domek! Jest jeden domek. To... Nie jeden domek, jest więcej domków. O kurde, jest więcej. Ej, to, czyli to jest tu jednak. To może być tutaj. Nie wiem, dlaczego, ja kiedyś słyszałem o tym miejscu. Jak to? Słyszałem o tych domkach opuszczonych. Ponoć dziwne rzeczy bardzo się działy, ale to raczej już były żarty wszystkie. Myślisz, że powinniśmy sprawdzić te domki? No, jakby nie było, to są dokładnie współrzędne, które ja myślę, dostaliśmy. Żebyśmy słyszeli jakiego, gdyby on tu był, albo jak nie słychać go, znaczy, że musi jakiś żart robić. Pójdziemy do nich, zobaczymy, co jest w tych domkach. Jedziemy do pierwszego domku. Zobaczmy, jak one wyglądają. Okej, zobaczmy przez okno, no bo cisnąć się... Tu jest strasznie, ja się boję, że tutaj ktoś będzie. Szczotka do kibla. Stary, boję się, że tutaj będzie jakiś menel mieszkał. To jest idealne miejsce, jeżeli byś był bezdomny, nie? Tutaj jest dywan, patrz na to. To jest nawet w dobrym stanie. Tu jest dywan. O kurde, to można sobie życie na nowo ułożyć. Weź! Kurde, posrało cię, stary, ale tak bez kitu. Weź to oświetl. Chcę to pokazać. Patrz, patrzcie, tu jest, zobacz, normalny kibel. Co jest tu niesamowitego? Może tu ładnie pachnie. No ładnie pachnie, jest normalny kibel, te rury są. Idziemy to zwiedzić do końca? Nie, wiesz co jest najgorsze? Plecy. Wiesz co, mam ciarkiem nawet powiedziałem. Czekaj, pokaż tu. Jak tu jest wiele przestrzeni. No tak wejdźmy do końca. No i co tam jest? Tu są spodnie. O kurde, no spieszamy. Dobra, idziemy stąd. Idziemy. Ej, co tutaj? O kurde, stary, zobacz to! Na się podłogę i wieciarki przeszły znowu. Jakie straszne to jest. Zobaczmy, jak to jest w ogóle wielkie. O kurde, ale żeś prawie wdepnął. Serio? Tak, autentycznie nogą przeszedłeś obok tego centralnie. Nie widziałeś tego pasła od nogi lepiej. Ja to widziałem już. No bez kitu. Widziałem tą studzienkę, wchodziliśmy i zapomniałem ci powiedzieć. No i nie dość, że Yakimoto, to jeszcze byśmy miały ciebie na sumieniu. O nie, tutaj jest tyle tych domów, ten jest najbardziej zniszczony. Dlaczego my zawsze w środku nocy musimy ratować kogoś? Nie wiem, dlaczego my zawsze w środku nocy jesteśmy w lesie. Która jest? Czy tylko youtuberzy mają takie przypadki? Nie mam pojęcia. Czy to jakieś zrządzenie losu? Patrz, tu już chyba nic... O, jest kot w trawie, widać. Co, jest kot? Ej, patrz, świecą się oczy. Wielki dom. Weź zobacz. Wow. Ale ten dom jest gigantyczny. Patrz. Co? O kurde. Zobaczysz coś po prawej teraz, patrz, lekko zaświecę i widzisz? A wi- co? Czerwony nie budynek widzę. Z daleka, spójrz na kamerę. A no, ej, kamera widzi lepiej niż my, faktycznie. To co? Idziemy zobaczyć ten, a potem tamten. Zobaczmy jeszcze, co jest tutaj na wszelki wypadek. Nie, to miejsce jest niepewne, chcesz wejść do tego domu? Chciałbym zobaczyć, co w nim jest. Potem pójdziemy do tego po prawej. Tutaj jest strasznie. Tutaj... Ja to miejsce, wiesz co, powiem ci, zostawiłbym. Ale chciałem zobaczyć, co tam jest. Damy przodem. Znowu ja? No. Ja to raczej patrzę przez to okno. Daj nie. To. Co? To wchodzę przodem. Czemu? Jak masz już leda. Tapeta nie. Cała zdarta. Jaka ładna. Tutaj jest normalnie ogrzewanie jeszcze zamontowane. Wow, ale się podłoga ruszyła. Ej, to się może zawalić. Patrz na ten sufit. Patrz, ej, nie, ja nie chcę tu być. No, spełniłeś moje zadanie, ja też nie chcę tu być. Dobra, idziemy zobaczyć ostatni dom na całej klasie. Dobra. Idziemy zobaczyć ten duży dom. Ale się przestraszyłem. Ernest? No idziemy to zobaczyć, to jest jakiś ostatni schowany dom. Ej, czekaj, widzisz coś na kamerze? Czekaj, nic nie widać. Widzisz? Co tam leży? To człowiek! Patrz, ma bluzę Yahiego. Yahi! Człowiek! To jest Yahi? Po butach, zobacz na buty. To jest Yahi! Patrz, co on tu... Yahi, wszystko w porządku? Yahi, co mu jest? Yahi, wszystko Yahi. W porządku? Yahi! Mo... Yahi, co ty tu robisz? On jest w jakimś transie.
Co mu się stało? Trzeba mu pomóc w jakiś sposób. Yahi. 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 Patrz na jego oczy. Co mu jest? No. Strasznie dziwnie, nie reaguje na światło. Coś słyszałeś? Słyszałeś coś w domu? No. Gdzie on patrzy? On chce nam coś przekazać? No. On pokazuje do tego domu. Łukasz, musimy go zobaczyć. Ale zostawimy go tak tutaj? Nie, dobra, on... Dobra, szybko sprawdźmy to i zaraz mu pomożemy. Okej, sprawdźmy, co tutaj może być. Masz jakie dziury w drzwiach. Tutaj jest śmierdzi tu strasznie. Strasznie śmierdzi. No i wali jak cholera. Dobra, chodź do środka. Okej. Nic tu nie ma. Też nic nie widzę, ale dziury. Ale obrzydliwe. Dobra, idziemy dalej. Nie chcę tu spędzić więcej czasu, więc dawaj, szybko. O kurde, ile co on nam pokazał? Czy dobra, chodź tędy. Chodź do jakiego w takim razie? Nic tu nie ma, szybko muszę mu pomóc. Ej, przypomniałam się, jaki? Pamiętasz? Czy to jest jakiś żart? Jaki? O, co to jest? Słyszałem, co to jest? Sorry, jakim? Przepraszam cię, naprawdę. Ernest, biegniesz? O! Łukasz, wstawaj! Sorry, sorry, waliłem się. Nie możemy go tutaj zostawić. Ale widziałeś, to chyba była Momo. Szukaliśmy, ale nie spodziewałem się, że w tym miejscu ją znajdziemy. Ale ja nie wiem. Dobra, ważniejsze jest to, że możemy pomóc Yahiemu. Ale został jak tu sam. Skąd on się tu wziął w ogóle? Jest tam. Widzisz to? Widzisz to? Stoi nad nim. Zostaw go! Nie zostawię. Kim ty jesteś? Jestem mamą. Skąd się tu wzięłaś? Tam. Jest mój dom. Pytanie, skąd wy się wzięliście? No przecież wysłałaś nam SMS-em wskazówkę. I wreszcie tu dotarliście. Stawiłaś wiadomości w domu specjalnie. Szukaliśmy. Tak, dobra, ja. Ale... Dlaczego tu jest Yahi? O co chodzi? Prowadziłam go, żebyście go znaleźli. Ale po co? Jaki to ma sens? Mieszkam tu sama. Jestem czasem smutną. Zabawiam się z takimi jak wy. Ale czy jemu nic nie jest? Sami zobaczcie. Podejdźcie. Ale... Nie wiem, czy chcemy. Boimy się. Jaką mamy pewność, że nam nic nie zrobisz? No właśnie. Nie macie pewności. O Jezu. Czyli... Mamy ci zaufać i... Przyjść tu? Tak jest. Dobra, to jest nasz przyjaciel, musimy coś zrobić. Zostań tu, ja podejdę. Nie zbliżaj się do mnie. Yahi, co mu zrobiłaś? Nic mu nie zrobiłam. Weź go pociągnij, weź go ze sobą. Wiesz, on nie kontaktuje, on tu leży nieprzytomny. Chodź stąd. Do zobaczenia następnym razem. Yahi, chodź, idziemy Yahi, stąd. Chodź. Idźmy stąd szybko. O co chodzi? Jest jakaś wariatka, jakiś wariat. Co to w ogóle było? To był mężczyzna? Bo nie istnieje dla mnie, kompletnie. Wyprowadźmy Yahiego, wyprowadźmy go stąd. Jest cały blady. Nie reaguje nawet na światło w ogóle, to jest najgorsze. To jest okropne. Nic nie widać. Uwaga na doły. Okej. Okay. Czekaj, weź go zobacz. W sensie... Yahi. Yahi. Powiedz coś. Weźmy go do domu. Musimy coś zrobić. Yahi, co ci jest? Musimy go zabrać na pogotowie. Yahi. Powiedz coś. Co? Co mu jest? Powinien dzwonić po karetkę? Dzwoń. Yahi! Co jest z tobą? Weź zobacz. Co się stało? To szef kazał jej mnie zabrać. Co? Kto? Człowiek bez głowy. Kim jest człowiek bez głowy? Yahi? Dzwoni po karetkę. Dzwoni po karetkę, muszę go zabrać.